Witam i zapraszam na kulinarny odcinek matematycznego Bigosu. Dzisiaj o tym, jak za pomocą tego podzielić sprawiedliwie to. Czyli o problemie sformułowanym przez Hugo Steinhausa, wybitnego polskiego matematyka. Problemie sprawiedliwego podziału tortu. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co rozumiemy pod pojęciem sprawiedliwego podziału tortu. Hugo Steinhaus zdefiniował sprawiedliwy podział tortu pomiędzy n osób jako taki podział, w którym każda z osób dostaje w jej subiektywnym mniemaniu jedną n-tą część tortu. Na początek zobaczmy, jak wyglądałby podział tortu pomiędzy dwie osoby. Ciebie, drogi widzu, i mnie. Taki podział robi się w sposób następujący. Jedna osoba, powiedzmy, że będę to ja, kroi tort. Natomiast druga, czyli w naszym przypadku ty, jako pierwsza wybiera jeden z dwóch powstałych po podziale kawałków. Czemu jest to podział sprawiedliwy? Dlatego, że każdy z nas może sobie odpowiednim postępowaniem zapewnić połowę tortu. W swoim mniemaniu połowę tortu. Ja zrobię to, dzieląc tort na dwie równe moim zdaniem części. Wtedy niezależnie od tego, którą część wybierzesz, będę uważał, że dla mnie została połowa tortu. Ty natomiast, szanowny widzu, możesz się zetknąć z dwoma przypadkami. Pierwszy przypadek. Uznasz, że rzeczywiście podzieliłem tort na dwie równe części. W takim przypadku wybierzesz którykolwiek z kawałków i będziesz uważał, że również dostałeś połowę tortu. Możliwy też jest drugi wariant. Uznasz, że podzieliłem tort na nierówne części. Ale jako, że to ty wybierasz jako pierwszy, to będziesz mógł wybrać tą część, którą uważasz za większą. Tak więc również w tym przypadku będziesz usatysfakcjonowany, bo w twoim mniemaniu dostaniesz więcej niż połowę tortu. A teraz zobaczmy, jak wygląda podział dla dowolnej, większej od dwóch liczby osób. Pokażę to na przykładzie czterech chętnych do konsumpcji. W tym celu zaprosiłem do stołu kota, miśka, psa i królika. Powiedzmy, że podział zaczyna kot. Kot odkrawa kawałek tortu i podaje go kolejnemu biesiadnikowi, czyli miśkowi. Misiek ma do wyboru dwie opcje. Albo pozostawia kawałek tortu nietkniętym i podaje talerzyk dalej, albo pomniejsza leżący na talerzyku kawałek tortu, to co odkroi trafia z powrotem na duży talerz i podaje pomniejszony kawałek do następnego z kolei biesiadnika. I analogicznie postępują kolejni przy stole. Gdy dostaną talerzyk, to albo pozostawiają kawałek tortu takim, jak jest i podają go dalej, albo przed podaniem dalej pomniejszają leżący na talerzyku kawałek. W naszym przypadku misiek pozostawił kawałek tortu bez zmian i podał go do psa. Pies pomniejszył kawałek tortu i podał go do królika. Królik pozostawił kawałek tortu bez zmian. Jak talerzyk zrobił już rundkę po wszystkich uczestnikach podziału, to sprawdzamy, kto ostatni dotykał. To jest pomniejszał leżący na nim kawałek tortu i to właśnie do tej osoby trafia ten kawałek. Jeśli nikt nie pomniejszał leżącego na talerzyku kawałka, to trafia on do tego, kto odkroił go od całości. W naszym przypadku talerzyk trafia do psa, co kończy pierwszą turę podziału. Do kolejnej przystępują wszyscy pozostali uczestnicy podziału, czyli kot, misiek i królik. W drugiej turze podział zaczyna kot, który odkroiwszy kawałek tortu podaje go do misika. Misiek decyduje się nie pomniejszać kawałka tortu i podaje go do królika. Królik również nie pomniejsza leżącego na talerzyku kawałka. Tym samym odkrojonego przez kota kawałka nikt nie pomniejszył, a co za tym idzie, trafia on do kota właśnie. I tak kończy się druga tura podziału. Do trzeciej tury przystępuje misiek i królik. Trzecia tura przebiega analogicznie do przedstawionego na początku dwuosobowego wariantu sprawiedliwego podziału. Czyli jeden zwierzak dzieli tort na dwie części, a drugi jako pierwszy wybiera odpowiadający mu kawałek. A teraz zobaczmy, czy rzeczywiście jest to sprawiedliwy podział i czy każdy spośród n uczestników podziału może zagwarantować sobie jedną n-tą część tortu. Najpierw zobaczmy, jak musi postępować osoba, która jako pierwsza odkrawa kawałek tortu z całości. Otóż pierwsza osoba musi odkroić w swoim mniemaniu jedną n-tą część tortu. Wtedy możliwe są dwa przypadki. Pierwszy przypadek. Nikt z pozostałych uczestników podziału nie pomniejszy odkrojonego od całości kawałka tortu. W takim przypadku kawałek ten przypadnie pierwszej osobie, więc powinna być ona zadowolona, bo jest to kawałek, który sama odkroiła i który w jej mniemaniu stanowi jedną n-tą całości. W drugim możliwym przypadku odkrojony przez pierwszą osobę kawałek tortu zostaje pomniejszony przez któregoś z kolejnych uczestników podziału. W takim przypadku pierwsza osoba będzie uczestniczyć w kolejnej turze podziału, w której w jej mniemaniu będzie do podziału tort pomniejszony o kawałek, który stanowi mniej niż jedną n-tą część tortu. Tym samym w swoim mniemaniu przystąpi do podziału kawałka tortu, który po podzieleniu na równe części da kawałki większe niż jedna n-ta. Tak więc i w tym wariancie pierwszy uczestnik tury nie może narzekać. Okej. Teraz zobaczmy, jak muszą postępować pozostali uczestnicy. Otóż każdy z pozostałych uczestników musi postępować w następujący sposób. Jeśli uważa, że na talerzyku przed nim leży kawałek tortu większy niż jedna enta, to powinien pomniejszyć go do jednej entej.
Jeśli uważa natomiast, że na talerzyku jest kawałek mniejszy lub równy 1 enta, to nie dotyka go. Takie postępowanie może skutkować następującymi wariantami. Wariant pierwszy. Uczestnik, nazwijmy go X, nie dotknął talerzyka, ponieważ uznał, że leży na nim mniejszy niż 1 enta kawałek tortu. W tym przypadku ten kawałek tortu trafi do kogoś innego, a tym samym X przystąpi do następnej tury, w której do podziału będzie w jego mniemaniu kawałek tortu pomniejszony o mniej niż 1 enta. Tym samym po równym podziale pozostałości powinien dostać w swoim mniemaniu więcej niż 1 enta część tortu. Wariant drugi. X pomniejszył kawałek tortu i zrobił to jako ostatni. W tym przypadku kawałek tortu trafia do X-a. Tym samym w swoim mniemaniu X dostaje 1 entą część tortu. Powinien być zadowolony. Wariant trzeci, ostatni. X pomniejszył kawałek tortu, po czym któryś z pozostałych uczestników również pomniejszył ten pomniejszony już przez X-a kawałek tortu. W takim przypadku X przystąpi do kolejnej tury, w której do podziału będzie w jego mniemaniu tort pomniejszony o mniej niż 1 enta. Tym samym po równym podziale tej pozostałości powinien dostać w swoim mniemaniu więcej niż 1 enta część tortu. Reasumując, każdy z uczestników może zagwarantować sobie według swojej oceny 1 entą część tortu i może to zrobić niezależnie od tego, jak postępują pozostali uczestnicy podziału. Dlatego właśnie jest to sprawiedliwy podział tortu. A na koniec jako ciekawostkę dodam jeszcze, że istnieje również metoda sprawiedliwego podziału rzeczy niepodzielnych, czyli metoda, którą możemy zastosować na przykład wtedy, gdy do podziału mamy dom, dwa samochody i motocykl. Ale o tym opowiem już w następnym odcinku albo w którymś z kolejnych. I to było tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam na mój profil na Facebooku i do zobaczenia następnym razem. A mi nie pozostaje nic innego, jak posprzątać po imprezie. Na razie.